trenerze, przerwa zimowa to czas dla odpoczynku dla zawodników, ale też dla trenerów. Zdołał trener wypocząć przez ten okres? No akurat bardzo dobrze, bo to było mi bardzo potrzebne i tak generalnie po tym ostatnim roku i na pewno jesteśmy, wiadomo, że zima jest i trzeba trochę inaczej tutaj trenować i się też przygotować, ale wszystko co akurat zaplanowaliśmy to się udało. Ale na pewno przyjemniej się spędza ten okres będąc na pierwszym miejscu w lidze. No tak, z jednej strony to fajnie, ale to trzeba jak najszybciej zapomnieć, bo to trzeba pamiętać o tym, że nie sztuką jest tam być, sztuką jest to utrzymać i teraz na pewno konkurencja nie śpi, bo widać już, że Legia się wzmacnia, a Lechia tak samo. Lechia też akurat jest jednym z faworytów tych rozgrywek, dlatego to trzeba powiedzieć, że Lechia ma jeden z najsilniejszych kadr teraz, nawet nie wiadomo, czy nie silniejsze niż Legia, także trzeba o tym pamiętać i to musimy być bardzo, bardzo czujni, no, żeby przynajmniej spróbować utrzymać to, ale zrobimy wszystko, żeby dobrze zagrać, żeby jako zespół też szukamy różnych rozwiązań. Na pewno wiele rzeczy nam to utrudnia, ta pozycja, bo gdzieś tam wszyscy myślą, że my płacimy teraz tak jak te topowe kluby, no ale my akurat z tej polityki, którą jesteśmy tutaj właściciele i my wszyscy wiemy, że po prostu jesteśmy trochę innym klubem niż tamte kluby, które bardzo duże pieniądze pompują w to. My bardziej liczymy tutaj na szkolenie i na depromowanie tych piłkarzy. Zimowy czas przygotowań różni się zdecydowanie od letniego, już pomijając pogodę? No zawsze się różni, no na pewno jest to trochę inaczej, ale też nie można zapominać, że nie da się tak, żeby na przykład nie trenować cały czas. No to jest regularny trening, to nie jest tylko, że dzisiaj będziemy trenować, a później nie. Spokojnie trenujemy, pracujemy i zobaczymy. Zima w tym roku będzie dość podobna do poprzedniej, bo też po tygodniu pracy mniej więcej na własnych obiektach jedziecie na 3 tygodnie do Turcji. Kibice mogą trochę pamiętać, że po tym okresie zimowym poprzednia wiosna nie była specjalnie udana. Trener może jakoś uspokoić? Co tu do uspokajania? A co mamy zrobić? No, możemy tu trenować. No, nie, to nie. Jest akurat, no, my nie mamy wyjścia, no, my musimy tak ten. A czy było? Utrzymaliśmy się spokojnie przy takich zmianach przejściowych, także ja uważam, że niewielkiego kryzysu nie było. Oczekuje trener, że ci nowi zawodnicy, jeśli będą wzmocnienia, to dojdą jeszcze przed obozem? Zobaczymy, no, robimy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby to systematycznie wzmocnić, żeby to dobrze poukładać, ale też no, nie możemy wariować. No, jesteśmy na tym miejscu, mamy dobry zespół i to, co najważniejsze, mamy zespół i nie chcemy też w jakiś sposób tego zepsuć.